Jest dzisiaj sobota, jest przed godziną 19, 15 grudnia 2018 roku. Jesteśmy w Jarominie, tak to kiedyś się nazywało, osiedle Jaromin. Właśnie nie osiedle, Jaromin. Dawniej to było osiedle wojskowe. No teraz jest to osiedle, ale już nie jest Jaromin, tylko to jest ulica Jaromin. Całe osiedle jest na prawach ulicy, bo radą uchwałą Rady Gminy Jaromin został włączony do Trzebiatowa. Jest teraz Trzebiatów. A jestem tutaj ze względu właśnie na ten krzyż. Kolega mi Ciuryn powiedział, że jest ładny krzyż przystrojony w Jarominie. No to chciałem zobaczyć, jak to wygląda. A wygląda właśnie tak. Czyli mamy iluminację naszego krzyża w Jarominie. Tak się przedstawia z różnych stron. Na niebiesko, no też chyba nieprzypadkowo, niebieski niebo. Symbolika została zachowana. No teraz jest ruch samochodów, bo zbliża się godzina 19, więc zmiana jest w DPS-ie. Ciągną jak po sznurku. I tak wygląda z bliska. Nazwa ulica Jaromin. I tu jest tablica informacyjna DPS. Może oświetlę. DPS Jaromin. Tak to wyglądało bez oświetlenia, a teraz jeszcze oświetlę z przodu.
Tak by wyglądało. Jest sobota, 15 grudnia 2018 roku. Jestem w Jarominie na osiedlu i chcę pokazać coś ładnego. No niby może nic takiego, ale jak na takie osiedle ciche, spokojne na uboczu, prawie pod lasem. Mamy też iluminację już świąteczną i to jest właśnie blok 37 i tutaj mamy iluminację świąteczną tego bloku, czyli wspólnota zadbała, żeby własnymi siłami przyozdobić, żeby ładnie wyglądało. Bo wiadomo, że tutaj święta. No, trzeba przyznać, kiedyś to ten Jaromin to jedna wielka jednostka wojskowa, 1286. Jeżeli były święta, to na pewno takich iluminacji nie było. Może też nie było takich możliwości technicznych, no ale też w ten czas nie było wskazane, żeby aż tak świętować święto kościelne. I tu mamy przystrojoną żywą choinkę, która tu rośnie. A tu mamy blok 37. Może niedużo, może skromnie, ale jest. I cieszy oko. I serce się raduje. I już nam się udziela atmosfera świąteczna. Także trzeba podziękować wspólnocie, że jednak postarali się. Tutaj choinka, tutaj blok, a tam w oddali krzyż. Czyli Jaromin stara się. I trzeba przyznać, że duch w narodzie nie ginie. Czujemy święta. To jest droga w kierunku jednostki, bramy. Tutaj był sklep. Nie ma nic, zostało rozebrane. To jest droga w kierunku krzyża. W kierunku Trzebiatowa. No i jeszcze raz. Blok 37. Skromnie, ale ładnie. I przyjemnie. Mamy tam jeszcze inne bloki, tam niestety nic. Tylko lampy oświetleniowe.